witam wszystkich. Dziś felieton z najlepszego numeru tygodnika Polityka. Felieton wspomnienie pamięci Krzysia Kowalewskiego. To był człowiek bardzo ważny w moim życiu. A ponieważ był, więc jest i będzie. Urodził się 20 marca 1937 roku. Ja 119 dni później. Poznaliśmy się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie w 1958. Ja byłem na pierwszym roku studiów aktorskich, on na drugim. W przerwie zajęć zapaliłem na korytarzu papierosa. Podszedł do mnie i powiedział: nazywam się Krzysztof Kowalewski. Czy mógłbyś poczęstować mi papierosem? Odpowiedziałem: nazywam się Stanisław Tym i bardzo chciałbym cię poczęstować papierosem. Potem przez długie 60 ponad lat powtarzaliśmy sobie ten dialożek. Były oczywiście różne wersje. Na przykład ja: papierosem? Słyszałem, że rzuciłeś ten brzydki nauk. Pytałem: nie, odpowiadał. Ja nigdy nic brzydkiego nie rzucę. Jestem zbyt delikatny. Temu brzydkiemu mogłoby się zrobić przykro. Taki był Krzysiek Kowalewski. Bohatersko otwarty na świat. Stronił tylko od ludzi podłych. Resztę brał na klatę. Była między nami zażyłość, która sama się utkała. Zanim się zorientowaliśmy, już pięknie nas przykryła mocnym welonem. Ten welon nigdy się nie zmarszczył i nigdy nas nie krępował. Pracowaliśmy przez długie lata zgodnie, cierpliwie i bez nieporozumień. W teatrze, w filmie, na estradzie. Nic dziwnego. Aktorstwo Krzyśka było najwyższej próby. Tylko patrzeć i się uczyć. Zawsze miał leciutki dystans do granej postaci. Coś w rodzaju wyrozumiałości dla człowieka, którego pokazywał. Nawet gdy to był łajdak nad łajdakami, jakiś supełek dobroci w nim znalazł. Gdy przeniosłem się na Wigry, Krzysiek często wpadał z hasłem: w czym ci pomóc. Któregoś dnia, pamiętam, siedzieliśmy obaj na dachu i kładliśmy papę. On po swojej stronie już przybił i wybierał się na moją. Nie schodź na dół, mówię. Przez okienko w dachu wejdź do pokoiku, w którym jest drugie okienko i... Wiem! Przerwał mi. Już idę. Ale nie doszedł. Zwalił się na podłogę w pokoiku i rzęsił. Krzysiu, co ci się stało? Serce? Nie. Obraz. Rzeczywiście. Wisiał tam, oprawiony w ramy, wielki oleodruk, kopia jakiegoś rosyjskiego malarza pod tytułem Zamach na Lenina. Bohater leżał pośrodku obrazu, dramatycznie wsparty na łokciu, a na jego twarzy malowało się uszlachetniające cierpienie. Otaczali go zrozpaczeni robotnicy. Słowem, sakralny bolszewizm. Obraz dostałem od Stefana Friedmana, który na dole dolepił swój tytuł. A tytuł był: Włodzimierz Ilicz Lenin po wyjściu z baru Kosmos. Krzyśka ze śmiechu rozbolał brzuch. Siedział na podłodze i płakał. Zabierz to ode mnie. Zabierz to ode mnie. Szedł zmierzch. Słońce topiło się w Wigrach nad Pocicznem. Siedzieliśmy w kuchni i leczyliśmy się maliniakiem na bimprze. Szybkowar na gazie pyr, 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 pyr sączył frakcję z utleniaczem i tak dotrwaliśmy do rana. O czwartej niebo zaróżowiło się nad Sejnami, a my w telewizorze też na żywo oglądaliśmy rozgrywki NBA z Chicago. Bullsi grali z Lakersami. Potęga. W bezczelnie głupich, aroganckich i bezkarnych dotąd gębach obecnej władzy Krzysiek czytał jak von Karajan z nut.
Nie miał on ziarenka wątpliwości, że za jakiś czas potknął się oni w tych swoich złotych butach i runął w błoto oszustwa, które sami sfabrykowali. I ja, i on, urodzeni przed wojną, nie takie potęgi widzieliśmy obracane w pył. My tu w Polsce akurat żadnej potęgi nie mamy, tylko rozdęte brzuchy wożące limuzynami pogardę dla ludzi. I ciągle nowe obietnice. A zaraz potem kolejne, jeszcze lepsze, więc do tych starych obietnic nie ma po co wracać. I to nieustanne straszenie. Zakazy, kary, policyjne kotły, zatrzymania, prześladowanie sędziów i zagwarantowane ustawą piekło kobiet. I tylko strasznie żal tego bieżącego czasu, gdy każdy obrót ziemi idzie w pustkę. Stawiam ci na koniec, Krzysiu, mały gliniany wazonik z niezapominajkami.